W życiu jest tak, że życie jest jak bomba, tak? Przetniesz niewłaściwy kabel i wszystko wybucha. Wszystko dookoła wybucha. Rujnuje się nagle, wszystko tak. Wszystko zrujnowane, tak? Natomiast jeśli saper przetnie odpowiedni kabel bomby, to bomba nie wybucha, tak? Wszystko jakoś się układa. Wszystko jakoś się układa i jest okej, okay, tak? Lecimy do przodu. Nie patrzymy na siebie, tylko lecimy cały czas przed siebie, do przodu, nieważne co by się działo. Ja natomiast przeciąłem ten niewłaściwy kabel i bomba wybuchła i wszystko zrujnowało się, tak? Ja natomiast przeciąłem ten niewłaściwy kabel, bomba wybuchła i wszystko się zrujnowało. Co w tym filmie chciałem powiedzieć? Powiem wam, dlaczego nie będzie filmów takich i live'ów i pokrótce coś tam o siebie dorzucę, nie? No. Także jak wam mogę pokazać, nie wiem. No, także ten. Widzieliście, dlaczego nie będzie filmów przez bodajże 5 tygodni, może troszkę dłużej, zobaczymy. I dlatego ja właśnie kiedyś przeciąłem ten niewłaściwy kabel, bo on wybuchła, tak? Nieprzemyślane decyzje zostają do końca życia i się nie odwraca, tak? Nie odwraca się tej decyzji, nie da odwrócić. Wszystko zostaje do końca życia. Decyzje podejmujesz z rozwagą, tak? Nie możesz tak po siłku podjąć decyzji i mówić, o, będzie kurwa zajebiście wszystko, nie? Nie, bo tak nigdy nie jest. Życie po prostu jest takie kruche. Twój kruche jest życie, nie? Tak samo jest podobnie z związkami. Inaczej, związek jest po prostu... Masz ogródek, tak? Masz ogródek. Masz swój taki, no dajmy mówię, ogródek. Dbasz o ten ogródek. Tam kwiatki ci rosną, drzewka, szmery, bajery, nie? Dbasz o niego, tak? Dbasz o ten ogródek, pielęgnujesz go. Tak samo powinien pielęgnować związek. Pielęgnujesz związek, aby jak najlepiej się rozwijał. Tak, nic nie trwa wiecznie, ale... Ale pielęgnujesz go, żeby trwało jak najdłużej. Aby trwało jak najdłużej z ukochaną ci osobą, tak? Spędzasz z nią czas. Olewasz wszystkich dla niej. Bądź dla niego. Robisz wszystko, by było dobrze wam obojgu. Obojgu. Ja natomiast tego po prostu nie dostrzegałem, bo na tubie jestem od ponad roku, półtora roku. W maju przyszłego roku będzie 2 lata już, odkąd z wami jestem. I po prostu... Ja swojego związku nie dostrzegałem, tak? Nie spędzałem z nią, ze swoją kochaną osobą tyle czasu, ile powinienem. Zawsze koledzy byli ważniejsi, to był właśnie błąd. Mój błąd, za który sobie zapłaciłem. Natomiast też wiecie, YouTube też pochłania trochę czasu. Nagranie filmu, zmontowanie go, obrobienie, wyrenderowanie. No to faktem trochę też pochłania czasu, ale jak się zawsze z tym uporałem, to jechałem do niej, tak? Jechałem do niej. Do nim jeszcze miałem rękę, bo okej. Okay. Jechałem do niej, tak? Wychodzi właśnie, to był właśnie mój błąd, że po prostu ją tak jakby olewałem, tak? Nie powinienem tego robić. Tak samo, słuchajcie, kłamstwo. Lepiej powiedzieć najgorszą prawdę, niż takie kurwa tycie kłamstewko, bo słuchajcie, tycie kłamstewko, powiecie tycie kłamstwo, no ja jestem w domu, nie, a tak faktycznie idę kurwa z kolegami na piwo. Jestem w domu, a jeżdżę gdzieś autem po nocach, nie? Idę spać, a mówisz, że idziesz spać, a nie wiem, wychodzisz gdzieś połazić nocą. Widzisz, ona się martwi, ona to po prostu czuje, tak? Że ją kłamiesz. To czy siak później tak się dowiedzą, bo kłamstwo ma krótkie nogi, jak to mawiają, tak? Kłamstwo ma krótkie nogi po prostu.
Mogą pan składać nielocienna konserwko i jej później stopniowo to rośnie w górę, aż dojdzie do takiego wielkiego kurwa kłamstwa, nie? Dlatego czasami powiedzieć najgorszą prawdę, jeśli ona to zrozumie, będzie wkurwiona, ale będzie miała przynajmniej do ciebie fakt to, że jej nie okłamałeś, tak? I byłeś z nią szczery. Nie okłamałeś jej, tylko powiedziałeś prawdę, gdzie jesteś, i nie wyszedłeś z nią, ale powiedziałeś prawdę, gdzie jesteś. Będzie wkurzona, że z nią nie wyszedłeś, tylko wolałeś z kimplami wyjść czy coś innego robić. Ale będzie miała do ciebie szacunek ten, że nie, po prostu nie okłamałeś jej, tylko powiedziałeś najgorszą prawdę, ale prawdę, tak? Powiedziałeś prawdę. Ja natomiast też za dużo razy kłamałem i nie jestem z tego zadowolony, nikt tego nie uczy. Nigdy. Bo serio, mam są krótkie nogi, tak? Ja olewałem i po prostu mam za tą nauczkę, tak? Cierpię trochę, ale kiedy trzeba z tym się pogodzić, tak? Bo nie warto patrzeć w tył, słuchajcie, z tyłu tam nic nie ma. Serio, tam z tyłu nic nie ma. Musisz patrzeć w przód, nie w przeszłość, tylko w przyszłość. Musisz myśleć, co chcesz robić, kim chcesz być. I takie tam, nie, serio, tam z tyłu nic nie ma, tam za mną jest tylko łóżko. A za tobą co jest, napisz w komentarzu, bo nie warto patrzeć w przeszłość i rozdrabiać stare rany. Są zagojone, to chuj, zostaw je, niech będą. A jak je rozdrabiasz, jeszcze gorzej będziesz cierpiał niż cierpiałeś, tak? Bo ci się wszystko przypomni, rozdrapałeś te stare rany i po prostu cierpisz razy dwa, tak? Cierpisz razy dwa. Cierpisz po prostu razy dwa za to, że te rany rozdrapałeś. I zamiast patrzeć w przód, to ty patrzyłeś za chwilę w tył, tak? Niepotrzebnie tak robiłeś. Fakt, mi też jest ciężko, ale trzeba się jakoś pozbierać i patrzeć do przodu. Nie patrzeć w tył, bo tam serio nic już nie zostało. Trzeba patrzeć w przód. Tak samo jak ja nie wiążę tam jakiejś przesadnej przyszłości z YouTube'em, bo YouTube chyba wiecznie nie będzie, tak? YouTube wiecznie nie będzie. Przyznajmy się sami, YouTube już pomału umiera. YouTube umiera już pomału. Tak samo jak ja nie wiążę przyszłości z takiej swojej dokładnie z YouTube'em, bo trzeba mieć jakieś takie koło ratunkowe, koło zapasowe. Taką normalną pracę, tak? YouTube to jest takie tylko takie hobby dodatkowe. Jakby dodatkowe zarobki, tak? Chociaż ja tam zarobki z tego YouTube'a nie liczę, bo robię to po prostu pasji i z hobby tego, tak, bo lubiłem to robić i będę robił, tak, i liczę na to jakieś tam wielkie pieniądze z tego. Kulę dusza z tymi pieniędzmi, tak. YouTube, przynajmniej się YouTube mało wymiera i trzeba mieć jakieś takie koło zapasowe, takie awaryjne. Mam nadzieję. o to kurwa, bardzo proszę. Ja nigdy już takie więcej nie będę musiał nagrywać, bo to takie dość prywatne moje sprawy są, nie? Bo to takie dość prywatne są sprawy. I nie wiem, dlaczego ja się z wami tak dzielę, ale po prostu tak wróciłem to z siebie do was, to tak mi trochę, wiecie, lżej na duchu, nie? Tak lżej się czuję, że komuś mogłem się wygadać. Po prostu, że komuś się wygadałem i jest mi lżej, słuchajcie, na duchu. Wracając, słuchajcie, do tego związku, tak jak mówiłem, nie kłamcie, pilnujcie ten związek, aby był jak najlepszy, rozkwitał w jak najlepszym kierunku. Nie kłamcie, spędzajcie z tą osobą dużo czasu. Tak jak mówiłem, moja osoba to może tam nie bardzo akceptowała to, co robię. Czyli YouTube nie podobało się, że siedzę cały czas przed komputerem, a nie wychodzę z nią, ale próbowałem jej to przetłumaczyć. No, ale jakoś się po prostu nie udało. Nie udało się, ale chulę duszę już z tym. Po prostu też ją olewałem za to, że wychodziłem z kumplami. Też to był mój kurwa srogi błąd, nie powinienem był tak robić, powinien wychodzić z nią. I bardzo tego żałuję, tak. Ale co się stało, to się nie odstanie. Nie odkręcisz się tego, nie masz takiego pilota, że możesz chuj się przenieść w czas, albo nie masz takiego czasu, nie? Siadasz w niego, ustawiasz datę, przynosisz do tego czasu i od tamtego czasu zaczynasz swoje życie, tak? Nie da rady. Takiego czegoś nie ma. Twoje życie to nie jest film. Żadne życie nie jest filmem.
Także jeszcze raz weźcie sobie to, co mówiłem, bo no i tak jak mówiłem, nie będzie filmu przez 5-6 tygodni, coś koło tego, może troszkę dłużej, bo jak widzicie sami, co mam z ręką. Niektórzy zwiedzą, niektórzy nie, może się kiedyś dowiedzą. Niektórzy, co mi się kiedyś przytrafiło, ale jeszcze nie teraz. Tak jak mówiłem, może będą się pojawiać gdzie niekiedy jakieś filmiki, jakieś vlogi, nie vlogi, jakichś gier różnych. Ale jeszcze na pewno nie w najbliższym czasie, tak. Na pewno nie w najbliższym czasie. Mam nadzieję, że już nic nie będę się tak odpowiadać. Pamiętaj, nie patrz za siebie, patrz przed siebie, bo patrząc przed siebie, masz całe życie wygrane, tak? Musisz walczyć dalej, do przodu, brnąć. Nie ma sensu patrzeć w tył, bo tam nic kurwa nie ma, serio, tam nic nie ma, tam brud, syf, hiu, mogiła. Tam już nie ma, to są stare rany, których nie odrapujesz. Tego się nie robi. To chyba na tyle, co ja mam do powiedzenia. O związku się powiedziałem, o wszystkim się wypowiedziałem. To chyba wszystko. Także wiem. Dbaj o wiązek, pielęgnuj go. Nie kłam, przede wszystkim nie kłam, nie kłam, nie kłam, nie kłam, nie kłam, nie kłam. Nie mam nóg. Kłamstwo ma krótkie nogi. I tak kurwa wyjdzie. I będzie jeszcze gorzej niż było. Mów najgorszą prawdę, ale w żadnym wypadku nie kłam. Dbaj o związek, pielęgnuj go. Tak jak mówiłem, no, laski po prostu też nie wolno lewać, ale tak samo nie wolno dużo lewać kumpli, no bo co, na laska z to zerwie i co, i do kogo potem wrócisz? Z kim pogadasz, jak kumpli też oleje, będą mieć się wyrąbane, nie? Do tego też trzeba jakoś to tak pogodzić, a ja nie mogę tego pogodzić. No choć dziewczyna też jest bardzo ważniejsza, bardzo ważna. Tak, bo trzeba ten związek pielęgnować, ale też z kumplami też się ograniczyć, bo kurwa kumpel dziecka ci nie da, tak? Dziecko da ci dziewczyna twoja przyszła, a nie kurwa kumpel. To z nią będziesz chciał stworzyć rodzinę, a nie kurwa z kumplem. To z laską będziesz się kochał w łóżku, a nie kurwa z kumplem. Co ty kurwa, gej? Przecież kumpla mnie w dupę posuwał, nie? O laskę trzeba dbać, o dziewczynę. A ja tego kurwa nie robiłem i bardzo żałuję. Jeśli mam nadzieję, że nie będę musiał się już pogadać na takie sposoby, bo to jest serio dla mnie ciężkie. No, dlatego dbaj o związek. Bądź sobą, nie zmieniaj się. Bo to jest też złe, nie zmieniaj się, bądź sobą cały czas. I ogranicz też. Kumpli, jeśli masz dziewczynę, bądź chłopaka, kumpli, przyjaciół. Ogranicz trochę, wychodź z nią częściej, albo razem wychodźcie gdzieś. Tak jak mówię, bądź dziewczyną, bo dziewczyna ci da rodzinę, tak? A nie kumpel. Rady dorosłego człowieka. Może nie tylko dorosłego, ale... No. To... Ja o to nie zadbałem i mam teraz za swoje, tak? Bardzo żałuję. Ale cóż, trzeba brnąć do przodu. Trzeba brnąć do przodu i... I tyle.